Okej, po przespaniu się stworzyłem kilka eliksirów, jak możecie zauważyć. Co my tu mamy? Puszczyk. Stworzyłem kilka kotów, tylko gdzie one są? Tu znowu te dwa puszczyki. Nie można tego połączyć? Nie, dobra. Dwa koty. I to jest fajne. Mogę jeden talent dostanę. A to sobie później oczywiście zrobię. Teraz dokończymy zadanie świadek, co skończyliśmy właśnie w szpitalu. I teraz, z tego co pamiętam, musimy pogadać z detektywem. Tak, Raymondem. No i kawałek tam mamy oczywiście. Ale nie aż tak dużo. O, mogłem w ogóle tam nie skręcać, ale cóż. Zrobimy sobie kół. Dupa, nie wejdę ten. Gdzie on miał tą chatę? Tutaj, dobra. Muszę sobie jakiś stoper załatwić, bo telefon mam rozwalony. Jakiś cukierek. Szafa, kosz. Szafa nie. Co za szajs on trzyma w domu. Mam nadzieję, że on w ogóle tutaj jest. Jest. Słucham cię uważnie, biały wilku. On ma zarąbisty głos. Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie Baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javed mógł go zastraszyć lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczyć jedno słowo. Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. To chyba ten alchemik, co go spotkaliśmy w poprzednim rozdziale. Ten taki porypany trochę. Uruchomię kontakty. Ty tymczasem miej baczenie na Kalksteina. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksteina. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z Baraniną, ale nie przesadź, to gwałtowny gość. I teraz pytanie, co robimy? Gdyż skończyłem zadanie świadek. Level by się przydał, nie przeczę. Trzeba by było rozdysponować punkty. Dobra. Sprawdźmy, co mamy. Na razie na bagna mi się nie chce iść. Tajemnicę wywiezimy. Dobra, pokażcie, gdzie on jest. Dobra, pójdziemy do tego Kalksteina. W następnym odcinku chyba pójdziemy. Właśnie, nie wiem, czy na bagna, czy gdzie. Ale pójdziemy sobie wykonać zadania poboczne typu. Kanciaste domy, brudne ulice. Brakuje mi piękna, które nieodzownie łączy się z moim. A, myślałem, że to tapu. Myślałem, że to ta będzie półelfka, z którą. Sukin syn Brugenhaf znowu oszukiwał w Gwinta. Kto gra w karty? Na czym skończyłem? Aha, to ta półelfka, co ją uratowaliśmy. Truskawka. Jajasy ze mnie robicie, czy co? Zaglądałem?
zaglądałem, dobra. Przemyśleć tę formułę. Tak, to ten poryb. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. On jest nienormalny. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy Starej Wyzimie, ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Dobre. Nie przerywaj mi, proszę. Tej powieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Nowość. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Tego się w ogóle nie spodziewałem, że dostaniemy teleporta w tej grze. O, mocny alkohol. To jest dziwne dla mnie bardzo. Ale jak dają teleporta za darmo, to nie będę narzekał. O, podstawa alchemii. No to chyba wcześniej już przeczytałem. No i dobra, wybywamy stąd. Zobaczmy, co w zadaniu nam piszą. Dobra, nad tym się później zastanowię. Do Baraniny chyba mam blisko. Tak, gówno. A nie, do Vivaldiego. On tutaj gdzieś, o właśnie, widziałem jego dom po drodze. Także przejdziemy się do niego. Tak, tutaj. Gościa nie znam, chyba z nim jeszcze nie gadałem ani razu. Jagody nie. Alkohol średniej mocy też nie za bardzo. Worek. Bakalie chyba nie skorzystam. Czego? Witaj, krasnoludzie. Od razu krasnoludzie. Od pierwszego słowa segregacja rasowa. Jak mam się do ciebie zwracać?
Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto. Wyzima. Wszystko dla ludzi, nic dla nas. Nie jestem mieszkańcem Wyzimy ani człowiekiem. Kim w takim razie jesteś? Jestem Wiedźminem. Wieśkiem. Mutantem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukinsynów. Kurde. Nazywam się Golan Vivaldi. Mój szacowny kuzyn z Nowigradu, Wimę Vivaldi, miał okazję poznać Wiedźmina. Ponoć zajmował się windykacją. Jestem Geralt. Miło cię poznać. Nie zajmuję się długami. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Prowadzę śledztwo. A konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji. I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany. On jest chory. Porypany jest ten gościu. Przepraszam za podejrzenia. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec krasnoluda. Żaden problem. Coś ci powiem o Javedzie, może użytecznego. Nawet drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w Ban Ard. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Ponoć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc masz do czynienia z renegatem i to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. O-o, wow. Wal śmiało. Bywaj. Aż się zdziwiłem, że go tu znalazłem. Już myślałem, że będę musiał z kimś walczyć. Yeah, nowy poziom. Dobra. Dajcie mi chwilę, ja tylko ogarnę, jakie są zadania, żeby odcinka nie przedłużać. Okej, znalazłem zadanko. Zasuwamy do szpitala, gdyż było zadanie, żebyśmy pogadali z Shani w szpitalu. Jestem obolała. To mniej dawaj dupy. Żebyśmy z nią tam pogadali, chyba jej coś pomogli. No ale to się zobaczy. Już go raz opłaciliśmy, więc będzie nas wpuszczał, podejrzewam, cały czas. Tylko, o jest, Shani mamy. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Geralt, musimy pogadać. Jasne, słucham. W szpitalu była jakaś awantura, padły trupy. Mam wrażenie, że jesteś w to zamieszany. Geralt, wytłumacz się. Chciałem przesłuchać więźnia. Niestety pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których ciała potem znalazł stróż. Wiedz, że nie podoba mi się to. Mimo wszystko coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Shani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług. Może ci w czymś pomóc. Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Chyba, że trzeba będzie chorych dobić. Cóż... Chociaż nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę. Znałeś Rastiego? Nie sądzę. Żałuj. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakty z niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. Potrzebujesz tych roślin? Tak, najlepsze byłoby herba Zirael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Niestety rośnie na niedostępnych, bagnistych terenach. Zobaczę, co da się zrobić. Przynieś jak najwięcej, każda sztuka się przyda. Co najmniej 5 pędów. Mam dla ciebie jaskółcze ziele. Świetnie. Zasłużyłeś na wdzięczność, moją i ich wszystkich. To drobiazg. Wręcz przeciwnie. Dla mnie to bardzo ważne. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, daj mi znać. Mam sprawę. Naprawdę nie może poczekać do wieczora? W zasadzie. Przyjdź do mnie do domu. Szpital to nie miejsce do załatwiania prywatnych spraw. Do zobaczenia. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Okej, okay. Gadałem teraz z tatą gadałem. Dlatego wyciszyłem. Muszę kończyć tutaj odcinek. Dzisiaj taki dosyć krótki, zrenderuję, wrzucę i do zobaczenia.
Trzymajcie się, cześć.